Współpraca z firmą Bowina Schodów kontynuuje dla nas dostawę nowego modelu opryskiwacza Hardy Alpha. Jest to model Alpha Evo Eco Drive 5100 litrów z belką Hardy Twin ze wspomaganiem powietrznym 24 metry. Jeżeli chodzi o model pierwszy, który dostarczyliśmy na terenie tutaj województwa wielkopolskiego w hodowie Alpha 5100 z pneumatycznym zawieszeniem, jak również z hydraulicznym rozstawem regulowanych kół. Zasięg od 1,80 m do 2,95 m spełnia wymogi w różnych uprawach regulacji na żądaną szerokość. Model Alpha 5100 Eco Drive, silnik 245 koni z prędkością poruszania się 40 km na godzinę, z również systemem GPS HC9600, odbiornikiem EGNOS 6000. Automatyka prowadzenia belki, system Auto High, oparty o 3 czujniki soniczne, system inteligentny z wyborem gleby bądź rośliny, ergonomiczne wnętrze kabiny, bardzo dobra filtracja, ogrzewanie kabiny z pneumatycznym fotelem, bardzo komfortowym dla operatora. System Twin od 1996 roku stosowany w firmie Bowina Schodów jest systemem, który pozwoli na terminową pracę przy wietrze nawet 9 metrów na sekundę. Dzisiejsze uruchomienie, dzisiejsza praca odbywała się w warunkach wiecznych z doskonałą penetracją i z doskonałym pokryciem pola. Wykonywaliśmy zabieg w warunkach trudnych, ale dzięki penetracji pomocniczego strumienia powietrza, dzięki zabezpieczeniu znoszenia, ten zabieg doskonale się udał. Zróżnicowanie produkcji w Bowinasie stawia wymogi maszyny, która będzie maszyną komfortową, będzie maszyną precyzyjną i będzie maszyną uniwersalną. Muszę powiedzieć, że Hardy Twin jest to trzecia maszyna stosowana w firmie Bowinas i od 10 lat Alpha Plus, model starszy, wykonuje zabiegi jako maszyna podstawowa w gospodarstwie. Uprawy zbożowe, uprawy rzepaku, uprawy buraków cukrowych doskonale tutaj są zabezpieczane i penetrowane przez opryskiwacze Hardy Twin. Jeżeli chodzi o unikalność systemu Twin, Hardy oferuje belki z indywidualnymi wentylatorami. Każda strona belki jest wyposażona we własny wentylator i dostarczamy jednostkę, która jest wyposażona w wentylator wytwarzający prędkość nawet 35 metrów na sekundę ze szczeliny wylotowej. W związku z tym trudne warunki pogodowe, jakie są spotykane w newralgicznych miesiącach opryskowych, nawet do 9 metrów na sekundę doskonale wykonujemy zabiegi ochronne. Hardy Alpha Eco Drive jest jednostką nowoczesną, jest jednostką wyposażoną w automatyczny dobór obrotów silnika w zależności od potrzeb przy przejazdach transportowych. Jest to jednostka, która jest wyposażona w system sterowania HC9600 Isobas. System doskonale komponujący się też z innymi maszynami w gospodarstwie, jak rozsiewacze nawozów, jak siewniki.
Jeżeli chodzi o belkę Twin, specjalnością tej belki jest regulacja kąta. Do przodu 40 stopni, do tyłu 30 stopni możemy belkę przekierować w zależności od kierunku wiatru. Wiatr boczny jest wiatrem, który nie jest specjalnie przeszkodny w wykonaniu zabiegu. Prześwit maszyny około 1,35 m. Tak jak wspomniałem, hydrauliczny rozstaw kół od 1,80 m do 2,80 m. Każde koło skrętne, każde koło wyposażone w odpowiednie silniki Poklein, hydrostat centralnie sterujący napędami. Maszyna bardzo dobrze skonstruowana pod względem rozkładu masy. Po 50% na przednią i tylnią oś. I niezależnie czy jest to zbiornik pełen, czy to zbiornik pusty, zawsze występuje bardzo dobry tutaj balans. Maszyna w hodowie pracuje na sprzyjających terenach płaskich, ale maszyny Alfa również doskonale znajdują klientów w terenach pagórkowatych i są to maszyny, które wyposażone w napędy górskie, w napędy antypoślizgowe stanowią jednostkę, która jest zdolna wykonać zabiegi w bardzo pofałdowanych konfiguracjach terenowych. Tak jak wspomniałem, hodów leżący tutaj na wschodniej Wielkopolsce ma rozłogi płaskie, natomiast zachęcamy również, jeżeli ktoś ma zainteresowanie opryskiwaczem samojezdnym, zachęcamy również do skorzystania z pokazów roboczych tych maszyn i przetestowania w warunkach własnych pól w terenie.